Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miesięcznika. Bardzo specjalnym odcinku miesięcznika. Po pierwsze, nie było miesięcznika w grudniu i ten miesięcznik go zastępuje, a po drugie, ten miesięcznik jest jubileuszowym miesięcznikiem, ponieważ w tym oto dniu, 19 grudnia 2009 roku, rzuciłem swój, po części swój, powiedzmy, filmik na YouTube. Pierwszy filmik na YouTube, na moim kanale, taki od siebie, ponieważ wcześniej jeszcze testowałem YouTube'a i wrzucałem reklamy Heya. I tutaj to był Need for Speed Most Wanted Story i Jonek jeździ po pijaku. Tak więc troszkę czasu od tego momentu minęło i poprzednie lata podsumowywałem w poprzednich odcinkach jubileuszowych. Dzisiaj skoncentruję się na minionym roku, czyli prawie że od 19 grudnia 2015 do dzisiaj. Tak więc jedziemy. 18 grudnia 2015 roku. Zacznę troszkę wcześniej, ponieważ nie zdążyłem tego ująć w poprzednim miesięczniku właśnie sprzed roku. Wybija mi 3000 widzów. Udało się osiągnąć ten pułap. Cieszyłem się bardzo. Miał być special, ale jak zwykle coś się popsuło i nie było go widać. To znaczy, po prostu się nie ukazał. Mam tam jakieś party jego nagrane, natomiast nie udało się go zrealizować do końca, w związku z czym upadł ten pomysł. Podobnie ze specjalem na 4000 się stało, chociaż ten projekt cały czas jest w przetwarzaniu, że tak to ujmę, i cały czas jest możliwy, tak więc nie wiem, może na 5000, może nawet wcześniej, chociaż nie wiem, teraz ta liczba widzów idzie tak w zawrotnym tempie jak na mój kanał, że who knows? Mimo tego w tym miesięczniku sprzed roku, 19 grudnia, powiedziałem o tym, że wybiło mi 3000 widzów tam w podsumowaniach na końcu, ale takich oficjalnych tutaj, takiego throwback, tego nie było. 22 grudnia rozpocząłem serię najpopularniejszych live'ów na moim kanale. Na początku nie zapowiadało się aż tak bardzo, natomiast były to live'y z Need for Speed Most Wanted 2005 z PC-ta i na początku to nic nie wykazywało, że będzie tak bardzo popularna ta seria. Natomiast jak zrobiłem live'a 27 grudnia, to na niego przyszło w pewnym momencie 42 osoby. Tak więc to już było dużo, ponieważ zazwyczaj przychodzicie w ilościach, nie wiem, 15-25 osób, a tutaj były 42 osoby, w związku z czym była przyczyna do świętowania. Nie tylko świąt Bożego Narodzenia, ale także sukcesu na live'ie. No i też to było z tym troszkę powiązane, że 28 grudnia wybiło mi 400 lajków na Facebooku. 28 grudnia zmarła też ikona rock'n'rolla, heavy metalu, New Wave of British Heavy Metal. Mowa tutaj o Lemmy Kilmisterze. No i niebawem będzie ta pierwsza rocznica śmierci jego. Nie słuchałem nigdy Motorheada za bardzo, nigdy nie był on moim ulubionym zespołem, ale strasznie żałuję, że nie widziałem ich na Trowarze. Po raz kolejny to powtarzam i biję się w piersi, że nie widziałem tej legendy na żywo, bo można Motorheada nie lubić. Można Motorheada lubić, ale podobnie jak z Ozim, Lemmy był ikoną i szkoda, że tej ikony nie zobaczyłem. Ja na Black Sabbath głównie jechałem właśnie dla Tony'ego Iommi'ego, aniżeli dla Ozzy'ego, bo wiedziałem, że ten show nie będzie jakiś rewelacyjny, że Ozzy się wypalił. Ozzy poza tym nigdy nie potrafił tak genialnie śpiewać, był bardziej osobowością, parę osób też, które znam, też tak twierdzi. Ale no, miał ten swój charakterystyczny styl, dla którego warto było go zobaczyć. I muszę powiedzieć, że z koncertu Sabbathów byłem zadowolony, ale o koncercie Sabbathów później, mówimy teraz o Lemmy'im. I w związku z czym 3 stycznia, jak robiłem miesięcznik, to uhonorowałem Lemmy'ego, puszczając muzykę Motorheada w tle miesięcznika. 31 grudnia zapowiadam live'a sylwestrowego w sposób taki troszkę nietypowy, jak na mój kanał. Zrobiłem przeróbkę filmiku Będę grał w grę. Nagrałem ją wraz z Mateuszem, który występował w TVN Fakty w Faktach po Faktach. No i myślę, że wyszło całkiem spoko. Nagrywaliśmy to pod 119 Gimnazjum Starej Miłośnie w Warszawie, gdzie mieliśmy wcześniej próbę do spektaklu Meandrów. No i właśnie tego z 31 grudnia na live'ie pojawiły się 52 osoby. Wow! 3 stycznia poinformowałem również, że mam nowego snapa, GMP40, jakby ktoś nie miał to dodawać. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie dzieje się tam co prawda bardzo dużo, ale są całkiem ciekawe rzeczy czasami. Poprzedni został mi usunięty tylko dlatego, iż wklejałem linka do mojego kanału.
gdzie będzie live. Dzięki Snapchat. Natomiast 4 stycznia, jeżeli dobrze wtedy policzyłem, wbił mój 2000 filmik na kanał i był to 23 odcinek Przejdźmy Razem Max Payne. 8 stycznia wraz z Meandrami wystawiłem jasełka pod tytułem Ktoś tej nocy przyrzekł cud i były to podwójne jasełka. Pierwsze to były jasełka z 1944 roku z obozu koncentracyjnego, bardziej rzekłbym chyba jenieckiego, ponieważ był to taki szpital jeniecki, nie wiem jak to nazwać szczerze powiedziawszy. A druga część to była nasze autorskie jasełka połączone z dziadami, ze sceną z obozu koncentracyjnego właśnie i ze sceną współczesną. Zawsze możecie tutaj zobaczyć, tutaj jest to. Mam nadzieję, że nie zapomnę, że to będzie klikable. 10 stycznia, 3100 widzów. 11 stycznia powstaje shoutbook o planowanych występach, które tam w przyszłości będą wraz z Meandrami. 22 stycznia mam studniówkę i bym o tym nie wspominał, gdyby nie fakt, iż tam też wystąpiliśmy z Meandrami. Dodatkowo nagraliśmy tam fakty w faktach po faktach. Co prawda były to pierwsze fakty bez Mateusza, czyli Agaty Adamek. Ja się zająłem prowadzeniem tej serii jako Wasilij Wasiliewicz. I były to pierwsze fakty nagrane w 4K moim telefonem. Tutaj wam ten telefon pokażę, jakby ktoś nie widział, to jest Samsung Galaxy S5. I to jest śmieszne, że ten telefon ma lepszą rozdzielczość nagrywania od tego czegoś. A co nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o zoomowanie, to tutaj to wychodzi lepiej. No to jest tylko do nagrywania rzeczy, które nie będą powiększane. Tak to zawsze używam kamery, bo kamera jest po prostu lepsza. Fakty te ukazały się 24 stycznia. 25 stycznia to kolejne przedstawienie Meandrów, nowe przedstawienie Meandrów, kolejne, czyli nie dość, czyli jeśli nie my, to kto? Bardzo fajne, najgorzej przygotowane według mnie, ale bardzo fajnie wyszło w mojej opinii, możecie je sobie obejrzeć i mam nadzieję, że kiedyś je znów wystawimy. 30 stycznia to Heavy Warsaw Fest w Fugazi Music Club. Bardzo fajny event, oprócz znajomych zespołu Korpus zagrali również Helheim, klasyczny hard rock, czyli Hetman i w sumie nowinka na polskiej scenie heavy metalowej, choć naprawdę już bardzo rozpoznawalny zespół, czyli Screammaker. Tą trójkę osobiście poznałem, z czego się naprawdę bardzo cieszę, bo to bardzo fajne zespoły. Helheimów możecie usłyszeć między innymi w openingu do 12 serii gier po mojemu. Screammakerów między innymi w openingu do Terrorist Takedown, Dajne Operacje, do Przejdźmy Razem, ale no nie tylko, ponieważ oczywiście Wędrownika również zrobiłem. 3 lutego. Jest to jak na razie najpopularniejszy live na moim kanale, był to 15 live z Need for Speed Most Wanted i w pewnym momencie było tam 92 osoby. Wow. I nie dość, że były tam 92 osoby, to do tego wbiło mi jakiś... Matko... Nie wiem, dużo. Na pewno powyżej 50 subów w ten live mi wbiło. A do tego pojawiłem się na stronie głównej YouTube'a w zakładce na żywo, więc... Challenge completed. Niestety Need for Speed Most Wanted się kończy, ale za to na rocznicę kanału od Bartka Giem, którego serdecznie pozdrawiam, dostałem... kod na Steam do Return to Castle Wolfenstein, no i postanowiłem, że zrobię z niego live'y, tak więc 7 lutego rozpocząłem pierwszego live'a i później dokończyłem jeszcze w drugim. W 2 live'y przeszedłem Wolfa. 10 lutego, live z gry Widmo, to jest z gry Austin Cooper S Racing. Gra beznadziejna, myślałem, że będzie przynajmniej na poziomie Malucha Racera, była jeszcze gorsza. Przeszedłem ją w 1,5 godziny. I muszę powiedzieć, że jestem jak na razie jedynym youtuberem, który zrobił z tego jakikolwiek materiał live'a, recenzję i tak dalej. Bartek Giem miał się tą grą zająć, natomiast miałem ją odnaleźć, a nie mogłem jej odnaleźć, więc zajął się inną grą z tego studia, ale może kiedyś Bartek zrecenzuje również i Austina. Zachęcam. Wspaniała zabawa. 13 lutego był koncert Powerwolfa i Battle Beast w Progress i poznałem naprawdę wiele fajnych osób. Dodatkowo poznałem również Powerwolfa i Battle Beast. O ile Powerwolf teraz wraca bądź wrócił już do Polski, to nie jestem wielkim słuchaczem Powerwolfa, więc po raz drugi nie poszedłem. Mam inne priorytety na razie, jeśli chodzi o wydatki, natomiast na Battle Beast z chęcią się przejdę, zwłaszcza że czekałem na ten koncert ponownie i chciałbym się znów z nimi zobaczyć. Obiecałem im, że będę, bo się z nimi widziałem po koncercie i gadałem trochę. Do tego mam kontakt z jednym z gitarzystów Battle Beast, więc
ewentualnie mogę im pomóc, jeśli chodzi o koncert. Natomiast no, Batubisi są naprawdę zarąbiści, jeżeli nie widzieliście relacji, no to proszę bardzo. 14 lutego, 3300 widzów. Nie wspominałem o 3200, ponieważ no to było podczas tego live'a. 19 lutego, powtórka spektaklu dynamiczny, choć statyczny, szkolny spektakl, tylko nieco erotyczny, w 119 gimnazjum. 21 lutego Mateusz Litwa podesłał mi paczkę gier, większość to kaszany, albo średniaki, oraz kilkanaście sztuk gry Tajemnicza Wyspa. I miałem zorganizować konkurs właśnie z tymi grami, ale żeby nie było, że wysłam jakieś kaszany gnioty, to miał być na nich podpisy za graj kreperów. Płyty poszły do Bartka GM, on miał przesłać je dalej. I jak na razie te płyty nadal leżą u Bartka GM, tak więc Bartek, tym filmem znów cię poganiam, żebyś ogarnął innych ludzi i żebyśmy zrobili wreszcie ten konkurs, bo no wypadałoby jakoś te płyty spożytkować. 5 marca Patrick's Playing Game zrobił o mnie ciekawostki. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Całkiem ciekawy filmik, muszę powiedzieć. Może dla niektórych niektóre rzeczy mogą być nieznane na przykład. Chociaż większość tych rzeczy prawdopodobnie wiecie. Ale i tak zachęcam do obejrzenia tego filmu. I od razu taki disclaimer a propos tego filmu. Jeżeli chcecie coś o mnie zrobić, tudzież przeprowadzić ze mną wywiad, to tudzież cokolwiek, to naprawdę nie ma najmniejszego problemu, no. Patrick tutaj właśnie robił ciekawostki, ktoś może ze mną przeprowadzić wywiad. Kiedyś udzielam wywiadu dla znajomych do jakiegoś tam projektu, więc gdzieś go mam, ale nie wiem, czy chce mi się go wrzucać. Ale no, jestem otwarty na tego typu rzeczy, więc można. 7 marca, Deventage Caravan, Deadlord i Tiebreaker w Hydrozagadce. Jeden z moich ulubionych koncertów, na jakich byłem teraz. Byłem wraz z Olkiem, czyli z panem z Rosji, i muszę powiedzieć, że był naprawdę zarąbiście. Nie dość, że dostałem pozwolenie od basisty Deventage Caravan Alexa, pozwolenie na filmowanie, chociaż tak naprawdę o tym nie wiedział, więc tak półoficjalnie filmowałem, let's say. Na dodatek poznałem wszystkich członków trzech zespołów, było bardzo fajnie przybić sobie piątkę, troszkę pogadać i tak dalej, i tak dalej. Do tego nagrałem relację i w relacji Vintage Caravan zrobili mi opening, za co wam bardzo dziękuję. I było ogółem zarąbiście, genialny koncert, naprawdę. Idźcie na te Vintage Caravan, bo to są świetne chłopaki. 19 marca to kolejny występ z Meandrami, tym razem Kwadrans do Sławy. 20 marca powróciła Szpica, ale nie na długo, ale przynajmniej powróciła. 26 marca, 3400 widzów. 29 marca opublikowałem screena z powstającego 110 odcinka gier po mojemu, z gry Math Grand Prix. Takiego mema z i powiedziałem, a róbcie te memy, w związku z czym parę memów poleciało i Lotta była zwycięzcą, bądź co bądź. Do dziś ich nie zapomnę. 1 kwietnia, na swój kanał nie zrobiłem co prawda nic. Natomiast postanowiłem potrolować z Bartkiem GM i na jego kanale ukazał się filmik, który nazywał się Najgorsze gry wszechczasów, Czarnobyl 3 Underground. Otóż zrobiliśmy epickie intro, ja idę do taniej gazety, wyciągam, znajduję ostatni egzemplarz Czarnobyla 3, kupuję go, wysyłam Bartkowi, on odpakowuje i jakby zaczynam odcinek, a tutaj trollololo, prima plis. Możecie go zobaczyć oczywiście tutaj. I naprawdę bardzo fajnie to wyszło i mam nadzieję, że kiedyś ukaże się wersja reżyserska, że tak to ujmę, ponieważ mój filmik był nieco dłuższy i bardziej rozbudowany. Czekam, Bartek, aż go udostępnisz. 7 kwietnia, kolejny występ Meandrów, kolejny nowy występ Meandrów, portret kobiety z mężczyzną w tle, czyli Strzała Pegaza. 15 kwietnia, nie jest to co prawda powiązane z moim kanałem, natomiast byłem tam, był to meetup z Ponkami w siedzibie Mediacraftu. Spotkałem tam Mistrza, którego serdecznie pozdrawiam, a także inne osoby. Oczywiście też spotkałem Ponków jeszcze w starym składzie z Dominiką. Mam tutaj troszkę materiałów, jak dobrze widzicie, tutaj się coś pojawia, natomiast nie robiłem z tego relacji, bo to by było zbyt... Czekam, Bartek, aż go udostępnisz. Natomiast no, było według mnie fajnie. Fajnie było pogadać ze wszystkimi, fajnie było też spotkać Ryana, który był w siedzibie. Później poszliśmy do parku muzycznego, to się tak nazywa, nie pamiętam szczerze powiedziawszy. No, w każdym razie parku koło Tamki, tam, bo za dużo osób przyszło, więc nie dało się tego ogarnąć, więc wyszliśmy na świeże powietrze. Ogółem było całkiem spoko. 23 kwietnia wraz z Mateuszem zapowiedzieliśmy, że nagramy faktowe Q&A i żebyście zadawali pytania. Troszkę trzeba było was pomęczyć, żebyście te pytania zadali, w związku z czym później wyszedł naprawdę zacny odcinek. 25 kwietnia, Kwadrans do Sławy, finał w Teatrze Ochoty.
przedostał się nasz sketch Zaręczyny studenta, czy oświadczyny studenta, nie pamiętam, oraz piosenkę Babę zesłał Bóg, przepuścili dalej z Natalią na wokalu. No i zajęliśmy wyróżnienie dla Natalii, a pierwsze miejsce dla nas. Było nice. 27 kwietnia, występ The Best of Meandry w Centrum Zdrowia Dziecka. 1 maja opublikowaliśmy jak na razie ostatnie fabularne fakty. Były to fakty nagrywane właśnie kiedy jechaliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka między innymi. I tam się wyjaśniła historia Integera, historia Wara i ogółem wszystko się wyjaśniło, co się miało wyjaśnić. I ogółem wyszło całkiem spoko. Później, jak wiecie, wyszło jeszcze Q&A. A 2 maja wybiło mi 3500 widzów. 4 maja zacząłem matury, więc tutaj prawie że się nie udzielałem na kanale. Natomiast to, co nagrałem wcześniej, to oczywiście było wrzucone. 14 maja występ podczas Nocy Muzeów w gmachu Pasty. Przygotowaliśmy kolejny bardzo fajny spektakl, którego wystawiliśmy 2 razy tego wieczoru. Oraz mieliśmy też Literacki Śpiewnik Warszawy. I ogółem naprawdę bardzo fajny wieczór, choć naprawdę bardzo trudny ze względu na warunki atmosferyczne. To był jedyny dzień w tamtym okresie, kiedy siąpiło, wiało i ogółem było zimno. Ale daliśmy radę. 17 maja zacząłem live z Grand Theft Auto 3. Nie było one tak popularne jak Most Wanted, ale zawsze coś, było bardzo fajnie. 19 maja filmowałem Memorial Dio organizowany przez Screammaker. I było naprawdę zarąbiście, 3-godzinny set. Naprawdę warto było. Bardzo dużo genialnych muzyków, zarówno znajomych, jak i mniej znajomych, ale naprawdę było good. Czekam na 4 memoriał. 20 maja, nie byłoby w tej dacie nic specjalnego, gdyby nie fakt, iż ukazuje się Social Punków i też by nie było w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, iż nie siedzę z tyłu i nie troluję ludzi i nie wkurzam ludzi. Tak, to był wtedy dzień, kiedy nagrywaliśmy typową lekcję chemii i ukazał się pierwszy odcinek właśnie z planu, gdzie kręciliśmy ten odcinek. Konywali, kim będziesz? Poetą na bezrobociu, radzili. No i mam do jasnej ciasnej swoje wymarzone przyłki do zawodu. 24 maja opublikowałem na Facebooku intro do 12 serii gier po mojemu. Właśnie z muzyką Hoheim i debiut na YouTubie to intro miało 29 maja wraz z recenzją The Saboteur. 27 maja znowu ponki social i znów ja. 29 maja, 3600 widzów. 3 czerwca rozpocząłem Snap Wędrownika, który był tylko dostępny na Snapie, ale jest dostępny na YouTubie. Jeżeli chcecie zobaczyć tego Snap Wędrownika, to zapraszam na Snapa i poproście tam o linka, to wam oczywiście go wyślę. I tutaj w jakimś zawrotnym tempie dobyliśmy 5 czerwca 3700 widzów. Kiedy wróciłem z Czech, to 20 czerwca rozpocząłem serię live'ową z Need for Speed Most Wanted 510. I była to pierwsza gra na moim kanale z PlayStation Portable. Oczywiście gram na emulatorze, bo jakość obrazu z PSP byłaby niezadowalająca, poza tym bym musiał jakoś to podłączać to wszystko, ale gram na padzie od PS2, żeby było jak najmniej zakłamania. 22 czerwca, bajkowy afrykański musical z meandrami w przedszkolu w Łazach. Bardzo fajnie było. A 23 czerwca 3800 widzów. 24 czerwca zostaliśmy poproszeni z meandrami o wystąpienie podczas zakończenia roku szkolnego. No to tak więc zrobiliśmy. A 27 czerwca wystąpiliśmy w oratorium ze spektaklem Kocham Pragę. 30 czerwca publikuję kolejnego shortbooka o tym, gdzie będę w najbliższym czasie, a byłem w różnych miejscach. O tym za chwilę. W każdym razie od 1 lipca zaczął się ukazywać Call of Duty Road to Victory, przejdźmy razem oczywiście, które też było z PSP. No i o tym, o czym mówiłem w shoutbooku. 2 lipca to koncert Black Sabbath w Krakowie. Pojechałem tam właśnie wspomnianym wcześniej Olkiem z TWN-ów 23. Było naprawdę zarąbiście. Spotkałem się również z wujkiem Elvisem, którego serdecznie pozdrawiam. Było fajnie. Natomiast 3 lipca zawijam manatki z Krakowa i lecę do Wrocławia na koncert Iron Maiden. Wow, też zarąbisty koncert. Oczywiście relacje z tych eventów się pokazały, mogliście tam je zobaczyć. 6 lipca pada ogłoszenie, że Zipcast.com upada i ogółem serwis jest zamykany. Szkoda, bo to była naprawdę zarąbista alternatywa dla YouTube. No i miałem tam dużo reuploadów, w związku z czym zacząłem szukać innych portali, gdzie mógłbym zreuploadować wszystkie filmy i nie byłoby copyright strajków. Założyłem kanał na Dailymotion, ale tam parę rzeczy zbanowano mi. Założyłem Vimeo, ale też tam nie wszystko przeszło, ze względu między innymi na długość. Padło na cda.pl i tam reuploaduję jak na razie różne rzeczy,
mała jest tam aktywność, bo głównym targetem jest YouTube, ale postaram się tam pouzupełniać różne rzeczy, żeby tam też była taka baza archiwalna mojego kanału, żeby nie było. 17 lipca 500 łapek na Facebooku, dzięki. A 19 lipca live'y z Need for Russia 4 Białe Noce się zaczynają i później muszę powiedzieć, że były to najaktywniejsze live'y pod względem łapek w górę, bo tam podobijaliśmy z 70 czy 80 łapek, więc było naprawdę nice i dwukrotnie pojawiłem się wtedy na stronie głównej YouTube'a. 21 lipca 3700 widzów i tu się nie przejęzyczyłem, ponieważ tam w lipcu bądź w czerwcu, nie pamiętam dokładnie, było zero cofanie, że tak to ujmę, liczników na YouTube, ponieważ jak usunięto jakieś puste suby, w związku z czym u mnie cofnęło się to o jakieś 200 subów i musiałem to powoli nadrabiać. U niektórych było więcej, więc każdy oberwał. 27 lipca, 5-lecie działalności mojej solowej na YouTube, w związku z czym pojawia się nowy trailer. A 28 lipca zdecydowaliście, że chcecie zobaczyć klatującego Wilczego Szańca po angielsku, więc zrobiłem pierwszego live'a i drugiego live'a nieco później. 3 sierpnia wrzucam drugą serię ze Smoke Attack, jest to druga gra freeware na moim kanale, pierwszą był oczywiście Smoke Attack z 1. I nie byłoby w tym nic dziwnego z tą serią, oprócz tego, że jest to strasznie rzadka gra na YouTubie, gdyby nie fakt, iż to jest pierwszy filmik na YouTubie od Smoke Attack 2, ponieważ wcześniej żadnego nie było, nie wiedzieć czemu. No i jestem pierwszym youtuberem, który nagrał Smoke Attack 2 na YouTube. Wow. A 14 sierpnia wreszcie się zebraliśmy i nagraliśmy faktowe Q&A oczywiście w 4K. Wyszło 50 minut i 20 giga. Naprawdę wrzucało się to bardzo długo, ale opłacało się. Faktowe Q&A na kanale. Bardzo fajnie nam to wyszło. Bardzo fajny pomysł był. No i dziękuję Mateuszowi jak na razie za tę pierwszą serię faktów. Może kiedyś powstanie druga. A potem jak opublikowałem fakty Q&A, to wyjeżdżam na Półwysep Helski. Najpierw bitwa o Wielką Wieś we Władysławowie, które w ogóle nie było planowane, ale fajnie było faść, a później D-Day Hell. I tutaj macie takie limitowane buteleczki z D-Daya właśnie, są to butelki po Coca-Coli. I te butelki są bardzo limitowane, ponieważ wyszło specjalnie na tę okazję 2000 sztuk. Ja mam takich 5. Hashtag fotograf na D-Day Hell. No i oczywiście relacja z tych dwóch eventów jest oczywiście na moim kanale. 26 sierpnia, 3800 widzów, nadrobiliśmy straty jej. 28 sierpnia wróciłem z wyjazdu i otwieram coś, o co mnie bardzo męczyliście, czyli grupę gameplayerzy na Facebooku. Zapraszam do niej bardzo serdecznie, bo tam różne rzeczy się pojawiają ciekawe, jest dużo ekskluzywów i tak dalej, i tak dalej. 31 sierpnia przypomniałem wam, że zrobiłem coś takiego jak plan lekcji rok wcześniej, ponieważ Roju, którego serdecznie pozdrawiam, mnie o to poprosił. W związku z czym przypomniałem o tym planie lekcji, no i parę osób się skusiło, wydrukowało sobie i powiesiło. Dzięki wielkie. 12 września, powrót do ponków. Powrót do szkoły i pierwszy odcinek z ponkami po wakacjach, w którym byłem. Nawet miałem kwestię, godzina wychowawcza. 18 września wybrałem się do Łomianek na rekonstrukcję wraz z Rojem, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, było naprawdę bardzo fajnie. I myślę, że troszkę gorsza ta rekonstrukcja była niż rok temu, ale i tak było nice. 22 września, występ w zespole szkół imienia Emiliana Konopczyńskiego, kolejne The Best of Man. 24 września, koncert Inglourious i Steel Panther w warszawskiej progresji, bo naprawdę zawaliście. Spotkałem się ze znajomymi, a także poznałem nowe osoby, a także spotkałem się z moim widzem, Retron, pozdrawiam, a także zobaczymy się ze Steel Panther i z Inglourious. Bardzo fajne zespoły, polecam sobie obczaić, jeżeli ich jeszcze nie znacie. 29 września na Facebooku Ponków pokazuje się live'a i z nagrywania kolejnych planów lekcji. Wtedy nagraliśmy muzykę oraz niemiecki. No i był live'a, gdzie tam siedziałem wraz z Ponkami jeszcze z jedną kumpelą, z którą się spotykam właśnie tam na planie i... No cóż, był taki live w przerwie. 30 września, kocham Pragę po raz drugi i po raz drugi w oratorium. 3 października ukazuje się odcinek z fizyki na Ponkach i tam mówię drugą zasadę termodynamiki. Oczywiście definicja wygłoszona z Wikipedii. 4 października, 3900 widzów. Dzięki. 8 października, otwarcie. Oczywiście siedziby Meandrów, czyli Klubu Teatru Meandry. Oczywiście też był występ. No i oczywiście też to nagrałem i jest na kanale. Przy okazji był to pierwszy filmik, taki oficjalny bardziej, który nagrałem tą kamerą. Jest to Sony HDR CX220E. Ma nagrywanie w 50 klatkach i to właśnie przetestowałem w tym filmie.
Jeśli chodzi o ciemne pomieszczenia i nagrywanie w ciemnych miejscach, jest ona troszkę gorsza. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie jakieś jasne, jasne sceny, to myślę, że jak widzicie, jest całkiem noise. 13 października Capsel dodano w swoim sklepie możliwość robienia case'ów dla trzech, a właściwie pięciu telefonów. Dla Samsunga Galaxy S5, iPhone'a 5 i 5S oraz iPhone'a 6 i 6S. Sam sobie zamówiłem swojego case'a na Samsunga Galaxy S5. Jeżeli macie te telefony, możecie sobie takiego case'a kupić. Jest on dostępny w moim sklepie na Capselu. Muszę powiedzieć, że tam to naprawdę solidna robota, bardzo dobry case. Noszę go naprzemiennie wraz z tym flipcoverem. W zależności od tego, czy bardziej mi się chce mieć flipcovera, czy tego case'a, to sobie wybieram. A case naprawdę solidny, polecam i polecam też inne rzeczy na Capselu, bo może jeszcze jakaś świąteczna promocja będzie, wysyłka za darmo, etc. Zobaczymy. 13 października to kolejna seria Przejdźmy Razem z gry z mojego dzieciństwa. I ta środa ogółem stała się takimi grami z mojego dzieciństwa. Te gry z dzieciństwa w środę są publikowane, że tak to powiem, w serii Przejdźmy Razem. I tym razem był to Kajko i Kokosz, Szkoła Latania. 15 października bajkowy afrykański musical, tym razem u nas w siedzibie. Było naprawdę fajnie, a później oficjalne spotkanie z Bartkiem Giem, które zwało się Najgorsze Spotkanie Wszechczasów. Było bardzo fajnie, pośmialiśmy się mazowsze. Ci co byli, to zrozumieją. 17 października, kolejny odcinek Ponków, o którym wspominałem wcześniej przy tym live'ie, czyli muzyka. Oczywiście obłożyłem się wszystkimi moimi ulubionymi płytami, bo jakżeby inaczej. 29 października, koncert Marnych Szans i Pijamy Porno. Tutaj wam stawię okienko, ale nie wiem, czy szczerze powiedziawszy już są Marne TV. Jeżeli ich nie ma, to dopiero później wstawię, ponieważ ja relacji nie robiłem. Natomiast Marne Szanse zrobiły te relacje. W ogóle na koncert zostałem zaproszony przez Marne Szanse, więc dzięki chłopaki. O konkursie później. I tutaj możecie zobaczyć sobie marną relację z tego oto koncertu. 5 listopada, 4000 widzów. Miał być special, ale nie zdążyłem go nagrać. Po części jest realizowany i jest on w limbo, ale nie będzie tak jak ze specjalem na 3000 widzów. On ujrzy światło dzienne, bo za bardzo jestem pozytywnie do niego nastawiony, żeby go tak po prostu odrzucić. 5 listopada, występ podczas przeglądu piosenek patriotyczno-żołnierskich w Wesołej. Zaśpiewaliśmy Gdzieś idę walczyć, mamo. Nie zdobyliśmy żadnego miejsca, ale postępowanie według mnie, jeśli chodzi o ocenianie, było nie fair, ponieważ w kategorii zespół wygrały zespoły wokalno-instrumentalne, które miały instrumenty. Tylko i wyłącznie. Były też grupy, które tylko śpiewały z podkładem, a były grupy na przykład z pianinkiem. Wyróżnienie dostało właśnie to pianinko samo. Z chórem. Więc GG. A jako iż ze specjalem się nie wyrobiłem, to 10 listopada zapowiedziałem wam marny konkurs, a wyniki już zaraz. 11 listopada, przedstawienie Laurem historię mężną o winieci skroń z pasty, wystawione tym razem w oratorium. 19 i 20 listopada, premiera Samca Beta, czyli Dlaczego jest tak trudno, w naszej siedzibie. 21 listopada, lekcja języka niemieckiego u Ponków. 26 listopada, dynamiczny choć statyczny Andrzejkowy spektakl, tylko nieco erotyczny, również w naszej siedzibie. 1 grudnia, idąc pomysłem sprzed roku, wraz z Lottą zaczęliśmy Advent Calendar The Big 25, kolejny kalendarz adwentowy, do którego oczywiście serdecznie zapraszam. 10 grudnia, kolejny występ meandrów, portret kobiety z mężczyzną w tle, czyli Strzała Pegaza, również w naszej siedzibie. I dochodzimy do dni najbliższych, 17 grudnia. Otóż na kanale M&M Studio pojawia się niespodziewany przez was filmik. Sam się szczerze powiedziawszy tego nie spodziewałem. Zacząłem pracę nad tą produkcją w październiku, pod koniec października. No i stało się. Need for Speed Most Wanted Story, echa przyszłości. Na kanale M&M Studio, nie wiem jeszcze co ile, ale będzie się ukazywało. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo przyjemnie było wrócić do tego typu filmów. Bardzo dobrze się bawię, choć jak wiecie, czasu nie ma zbyt wiele. Ale jest naprawdę bardzo fajnie. No i tym samym dochodzimy do dnia dzisiejszego, czyli 19 grudnia. Co mamy? Oprócz tego, iż mamy miesięcznik, to mamy właśnie pierwszy odcinek Need for Speed Most Wanted Story, który zobaczycie już niebawem. Do tego mamy premierę DVD M&M Studio, o którym zaraz powiem więcej. A także mamy właśnie odcinek z
The Hell in Vietnam, a także odcinek Advent Calendar. Dzisiaj takie wielkie combo filmowe. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za ten cały rok, było naprawdę rewelacyjnie. Dużo rzeczy w moim życiu się zmieniło, skończyłem liceum, zacząłem studia, tutaj, prawda, dużo występów z meandrami w różnych ciekawych miejscach, otwarcie klubu teatru Meandry, naprawdę działo się naprawdę wiele i dziękuję też wam, bo to między innymi dzięki wam też jestem tu, gdzie jestem, między innymi właśnie z Ponkami podziałałem, tak to bym prawdopodobnie Ponków w ogóle nie znał. I naprawdę dziękuję za te wszystkie suby, za te całe wsparcie, za te wszystkie łapki w górę, za te wszystkie komentarze. Naprawdę dziękuję wam bardzo serdecznie za ten kolejny udany rok. A co się stanie w kolejnym, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Ponieważ studia, ponieważ meandry, inne ciekawe rzeczy. Ale to może dopiero podsumujemy sobie za rok. Tymczasem przejdźmy sobie właśnie do kolejnych rzeczy. Przerwa świąteczna. Jakoś przeszedłem przez te studia. Tę pierwszą część studyjną, nie powiem, nie jest łatwo, co mogliście zauważyć już na kanale, męczyliście mnie o live'y i będą live'y z Need for Speed Carbon podczas świąt, jestem na nie w pełni przygotowany i może nie skończymy całej gry, ale będę dla was live'ował z Need for Speed'a na pewno. Ewentualnie dokończymy po mojej sesji w lutym. No dobrze, wspominałem wam o tym, o to DVD, jest to DVD M&M Studio Kronika Filmowa 2009-2010. O cóż chodzi w tym oto DVD? Otóż postanowiłem, że na 7-lecie wypuszczę taką kronikę filmową, jak to tutaj ładnie wymyśliliśmy wraz z Bartkiem, dla którego podziękowania za pomoc w tym oto DVD, Bartka Giem oczywiście, ponieważ pomógł mi wymyślić tytuł, bo nie miałem za bardzo pomysłu i... Jest to właśnie kronika filmowa. Cóż tu znajdziecie? Wszystko jest napisane z tyłu. Jest bardzo ładne story, fabularne, o M&M Studio i co się znajdzie. Pozwólcie, że przeczytam, co ja tutaj dla was napisałem. Na DVD znalazły się wszystkie serie M&M Studio z lat 2009-2010 w najwyższej możliwej jakości. To jest wszystkie filmy M&M Studio mam w oryginalnych plikach. W związku z czym z tych oryginalnych plików stworzyłem DVD, czyli to jest najwyższa możliwa jakość. Jak wiecie, YouTube kompresuje i tak dalej, więc zrobiłem najlepszą możliwą jakość z plików źródłowych, które były wyplute. Nie są one może rewelacyjne, bo wtedy nie umieliśmy skutecznie Windows Movie Maker, ale bądź co bądź, jest to na pewno lepsza jakość niż na YouTubie. Są to serie Need for Speed Most Wanted Story. Jaką grę warto kupić, plus jaką grę warto kupić osobiste oceny, które pojawiają się na naszej starej stronie internetowej. Jak zrobić auta bohaterów oraz auta z serii Proof Need for Speed Most Wanted. A także rozpoczęta seria Battlefield 1918 Story. I pozostałe filmy niezwiązane z żadną inną serią. Tak jak na przykład M&M Studio ma jeden rok, jak dodać auta do Need for Speed Most Wanted i tak dalej. Ale również nieopublikowane wcześniej gameplaye, które znalazłem na swoim archiwalnym dysku. Zarówno do Need for Speed Most Wanted Story, jak do jaką grę warto kupić, jak inne rzeczy, które znalazłem filmowe i mogłem umieścić na tej płycie. A także na oddzielnej płycie zrobiłem commentary. Commentary właśnie a propos M&M Studio, a propos tych wczesnych lat z Ivoną. Tak naprawdę nie do 2010 roku, a do jakoś maja 2011 roku. Chociaż te rzeczy, które się pokazały w 2011 roku, to są pojedyncze odcinki, jak zrobić auta bohaterów z Need for Speed Most Wanted, plus jeden filmik o tym, że filmy przerzucamy na kanał M&M Studio, a na moim zaczynam moje gry PC po mojemu. Tak więc, no jest to stare M&M Studio i dlatego jest to logo, które robiłem w 6 klasie na plastykę, a... Później niedawno zremasterowałem, żeby to jakoś, widzicie, wyglądało. Co zrobić, żeby takie DVD dostać? Oczywiście nie będę go rozsyłał za darmo, bo za darmo to możecie sobie na YouTubie obejrzeć. To bądź co bądź pochłania jakąś kasę, żeby to wytworzyć i jeszcze nie ustaliłem, szczerze powiedziawszy, kasy. Jeżeli napiszecie do mnie, bo teraz kiedy to nagrywam, jeszcze się zastanawiam, ile mnie to wyniesie. To znaczy... Głównie płacicie nie za to, żebym ja sobie zarobił, a za wytworzenie czegoś takiego, to znaczy wydruk okładki, kupienie case'a i zakup trzech płyt DVD, bo będzie to na trzech płytach DVD, bo to jest naprawdę bardzo dużo materiału, plus wysyłka. To jest koszt tego,
tego wydawnictwa. Głównie wszystko będzie numerowane, tutaj jeszcze tego nie mam, ale tutaj będzie napisany numer płyty, numer wydania i jeszcze powiem jak z ceną, jak do mnie napiszecie. Piszcie do mnie najlepiej na maila albo maciekgmp40@gmail.com albo na mnmstudio1@gmail.com. Ewentualnie już daję wam możliwość pisania do mnie na Facebooku na maciekgmp40 tudzież na Skype'ie maciekgmp40. Tak więc zachęcam, bo myślę, że to co stworzyłem specjalnie na tą płytę jest warte obejrzenia. No i dobrze, a jak zapowiadanym w listopadzie konkursem, marnym konkursem z płytami marnych szans, o tym będzie w oddzielnym filmiku, jako iż chciałbym, żeby ten konkurs trwał dłużej niż do wtedy, kiedy nagrywam ten filmik miesięcznikowy, bo miesięcznika nagrywam trochę wcześniej, to macie tutaj anotację do osobnego filmu, gdzie są wyniki. Zapraszam. Płyty miesiąca nie będzie, jak co roku w grudniowym odcinku lecą piosenki świąteczne z różnych kompilacji. Oczywiście wszystkie piosenki będą później w opisie, w napisach, na sam koniec filmu, jak to zwykle bywa. Teraz czas na pytania. Mimo iż pytania nie są tak bardzo na rocznicę tego kanału, to odpowiem na wszystkie, ponieważ no nie było odcinka w grudniu. Więc no cóż, jedziemy. Jaka jest najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś? Założyłem kanał na YouTube. A tak na serio to nie wiem. Kiedyś było podobne pytania i nie byłem w stanie odpowiedzieć. Która twoim zdaniem gra ma najgłupsze AI? Trudno powiedzieć, bo najgłupsze AI to może oznaczać, że to jest dobre AI, ale jest głupie, albo złe AI jest głupie. Więc powiem, że SOE Operation Avalanche, bo tam AI jest naprawdę głupie, a sposób przegrywania w trzeciej misji również jest absurdalnie głupi. Jaki był najśmieszniejszy dźwięk w grach, jaki widziałeś? Przede wszystkim, jak można zobaczyć dźwięk? W sumie od biedy jakoś można zobrazować dźwięk jakimiś falami czy tak dalej, dyfrakcją, prawem Beraga, chociaż to bardziej do optyki. Ale tak normalnie, jak można zobaczyć dźwięk? No serio, chciałbym się dowiedzieć, jak można zobaczyć dźwięk. W której grze jest według ciebie najgłupsza inteligencja przeciwników? Same as pytanie from Kuba, naprawdę czytajcie jakie ludzie zadają pytania. Ja rozumiem, że można nie pamiętać jakie pytania były w poprzednim odcinku, ale żeby nie spojrzeć w komentarze, czy to pytanie się już nie pojawia? Serio. Jaki jest najgorszy dobór cen do jakości gry, jaki zaobserwowałeś? A to proszę ja ciebie obejrzeć wszystkie odcinki gier po mojemu, to sobie zobaczysz. Naprawdę nie pamiętam, jakie oceny wystawiłem powiedzmy w 28 odcinku gier po mojemu. Naprawdę. Jaki jest najgorszy soundtrack gry, jaki kiedykolwiek usłyszałeś? Ridge Racer Unbounded? Oczywiście jeśli chodzi o jakość gry, a jego soundtrack, bo oczywiście w kaszankach to się zawsze domyślam, że będzie jakaś shitowa muzyka, shitowe techno, disco polo i tak dalej. Ale w Ridge Racer Unbounded nie spodziewałem się takiej muzyki, szczerze powiedziawszy. Czy ten najgorszy soundtrack zasługuje na tytuł płyty miesiąca? Jak coś słabego może zasługiwać na tytuł czegoś miesiąca? Nie pojmuję tego, no serio. Co sądzisz o Nostradamusie Judas Priest? Bo słyszałem wiele skrajnie różnych opinii na jego temat. I am Nostradamus! Do you believe? Nostradamus, szczerze powiedziawszy, moja najmniej lubiona płyta Judas Priest. Jest tutaj co prawda parę fajnych kawałków, ja na przykład Prophecy bardzo lubię. Lubię War, lubię Persecution, ale Nostradamus też jest fajny, ale muszę powiedzieć, że to jest najmniej lubiona przeze mnie płyta Judas Priest. Bardziej na przykład już nawet lubię płyty z Timem Reaperem Owensem, czyli Jugulator i Demolition. Płyta nie jest najgorsza, da się jej słuchać, całkiem spoko koncept album, chociaż czegoś jej brakuje, naprawdę, czegoś jej brakuje. I nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czego bym musiał sobie ją przypomnieć, bo dawno ją słuchałem. Ale cóż, myślę, że warto się z nią zapoznać, tak czy inaczej. Podobnie, co sądzisz o Saint Anger, Metallica? Natomiast Saint Anger, oh my god. Może nie chodzi tu nawet o mix tej płyty, bo werble śmietnikowe Larsa mają swój styl i można się z nich śmiać, można się nie śmiać, ale czasami wchodzą w głowę. Szczerze powiedziawszy, jak sobie słuchałem całej dyskografii Metallica naraz, bo miałem taki moment bodajże rok temu, jak byłem w Kralikach, sobie zrobiłem dzień z Metallicą, to była jedyna płyta Metallica, której patrzyłem, kiedy się ona skończy. Naprawdę. Patrzyłem, ile jeszcze utworów mi zostało do końca. Lubię Frantic, lubię Saint Anger, lubię Some Kind of Monster. W miarę lubię oczywiście. Muszę mieć nastrój na te utwory, żeby je lubić. Ale
najsłabsza płyta Metalliki na pewno. Nie, po prostu jakoś nie mogę przetrawić tej płyty. Może za parę lat ją docenię, jak usłyszę, co leci w radiu, albo jaki jest współczesny metal, chociaż już słyszę, jaki jest ten współczesny metal, ale no, może za te kilkadziesiąt lat ta płyta zostanie doceniona. Who knows? Jaka jest twoja ulubiona konsola do gier? PC. Najwięcej nagrywam na PC-cie, a tak to PlayStation 2 chyba. Jakiej muzyki najbardziej nie lubisz? Powiem, że współczesnej, chociaż to za bardzo uogólnienie. Najbardziej nie lubię muzyki elektronicznej, ale to znów. Nie tej starej elektronicznej, gdzie główną rolę grały klawisze i ktoś grał na tych klawiszach i ogółem była naprawdę bardzo fajna muzyka. Bo taką elektronikę lubię, na przykład taki Jean-Michel Jarre. Naprawdę szacun, bo taka muzyka jest naprawdę bardzo fajna. Nie słucham jej na co dzień, ale szanuję. Na przykład te wszystkie dubstepy. Nie rozumiem fenomenu na to. Mamy już przecież thrash metal. A na pewno nie lubię piosenek, w których artysta myśli, że umie śpiewać i umie komponować, bo ktoś mu napisał tekst, a na wokal nałożył sobie tyle autotunu, co niektóre dziewczyny szpachy na twarz. Tak więc znacie moją opinię. Tadam. Jaka jest twoja ulubiona płyta Judas Priest? Trudno mi wybrać jedną, natomiast muszę powiedzieć, że tak, będę pokazywał po kolei. Tak więc wszystkie płyty z lat 80. poza Points of Entry, bo jakoś ta płyta jest taka trochę inna. Lubię ją, ale nie aż tak bardzo. Wszystkie płyty z lat 80. właśnie poza Points of Entry oraz Sad Wings of Destiny. Matko boska kochana, jaka ta płyta jest zarąbista. Niestety jej jeszcze nie mam. Bartek Giem to twój kolega z dzieciństwa, czy przez YouTube'a go znasz? Bartka Giem poznałem właśnie jako 7 lat temu. Przy czym zakumplowaliśmy się tak jakoś 4 czy 3 lata temu. I jest to mój kumpel z YouTube'a głównie. Chociaż no, właśnie widzieliśmy się na najgorszym spotkaniu wszechczasów. Jeżeli jeszcze mam, tutaj jest zdjęcie. Dlaczego akurat rok ci się podoba? Mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, po prostu podoba mi się i już. Coś w moim mózgu zadziałało to, że akurat rok mi się podoba. I może to dlatego, że są tam instrumenty, że wokaliści naprawdę śpiewają, może dlatego, że są gitary. Chociaż ostatnio mam najście na stary dobry pop. Naszło mnie na Cyndi Lauper na przykład. Ale głównie siedzę w hard rocku. Bardzo lubię riffy gitarowe, to trzeba przyznać, a także lubię bass. Ale taki fajny bass, a nie... Więc między innymi dlatego hard rock. Czy ty też nienawidzisz clickbaitowych tytułów? Trudno mi powiedzieć, ponieważ ja się na nie nie łapię. Ale żeby nie było, ten miesięcznik też będzie miał clickbaitowy tytuł. Bo czemu nie? Z jakiego przedmiotu byłeś najlepszy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum? Podstawówka i gimnazjum trudno mi powiedzieć, ponieważ miałem głównie piątki i szóstki ze wszystkiego. Więc tutaj trudno mi powiedzieć. W liceum też tak naprawdę mi trudno powiedzieć, ponieważ miałem programy rozszerzone i nie miałem wszystkich przedmiotów. Niektóre mi się na przykład kończyły. Jeśli chodzi o te przedmioty, które wszyscy mają, to chyba z polskiego byłem najlepszy, ponieważ miałem czwórę na koniec, a wszyscy mieli trzy albo dwa. I naprawdę to byłem zwycięzcą. Z matmy nie byłem może geniuszem, tak podobnie jak z fizyki. A z innych przedmiotów... z religii, ale to się chyba nie liczy. Co sądzisz o ludziach, którzy twierdzą, że gatunek muzyki X, dubstep, disco, polo, rap jest dla podludzi? Coś podobnego chyba powiedziałem wcześniej. Ale dobra, podejdźmy do tego ogólnikowo. Sądzę, że tacy ludzie są po prostu ograniczeni umysłowo. Bo... tak jak na przykład, ja głównie słucham rocka i metalu, tak? Ale co to za problem, jak już wcześniej mówiłem, posłuchać sobie elektroniki starej, starego popu. Nawet odpalić sobie czasami disco polo i się pochechać ze znajomymi. Z akcentu, powiedzmy. Więc... nie rozumiem takich ludzi, ale podobnie nie rozumiem hejterów. To jest na podobnym poziomie. Jakiej muzyki słuchasz w aucie? Takiej samej jak chodząc sobie po ulicy, tudzież siedząc przy kompie. Na komórce mam 128 GB pamięci, w związku z czym mam pierdyliard utworów, które lubię słuchać i po prostu sobie podłączam komórkę w aucie i sobie tego słucham. Zależy na co mam ochotę. Co sądzisz o nowym albumie Metallica? Jesteś zadowolony, nieco rozczarowany, czy mocno rozczarowany, jak chociażby ja? Szczerze powiedziawszy, nie oczekiwałem rewelacji, no i nie było rewelacji. Chociaż muszę powiedzieć, że lubię sobie tego albumu posłuchać. Oczywiście mowa o Hardwired to Self-Destruct. Album jest spoko, choć jak ktoś kiedyś powiedział,
Metallica nie musi już tworzyć dobrych albumów, ponieważ nawet jeżeli stworzy taki średni, jak na przykład właśnie Hardwired czy poprzedni Death Magnetic, to i tak on się sprzeda, bo to jest Metallica. No ale ważne, że Metallice ten album się podoba i że chcieli takie coś stworzyć, ja to akceptuję, całkiem fajnie się go słucha. Może nie jest to najlepszy album Metallica, bo najbardziej lubię oczywiście pierwsze 4 albumy z lat 80., ale jest okej. Poleciłbyś może coś z Godsmacka albo Hammerfalla w następnym odcinku? Jakbym jeszcze tych zespołów słuchał, to czemu by nie? Ale nigdy ich nie słuchałem. Hammerfalla tylko słucham covera My Sharona. Denak. I tyle znam. Naprawdę mam strasznie długą listę zespołów do posłuchania i nie mam kiedy tego zrealizować. Smutełkę. Czy te 7 lat było dla ciebie szczęśliwe? Trudno mi powiedzieć. Zbyt duży okres, że tak to ujmę. Naprawdę były wzloty, były upadki. Ale miło spędziłem te 7 lat, nie ma co, na pewno na YouTubie było to naprawdę bardzo fajne. Ubolewam, że nie wybiłem się wtedy, kiedy mógłbym się wybić, bo chyba były takie okazje, ale cieszę się z tego, co mam. Co to za rysunki daleko za tobą? Chodzi ci o to. To są, proszę ja ciebie, rysunki look moich ulubionych zespołów. Odwrócę się i mniej więcej powiem, chociaż nie wiem, czy będzie to nie słychać dobrze. Mamy Ozzy'ego Osbourne'a, Judas Priest i Black Sabbath, powiedzmy niżej Freakshow, Skid Row, Love and Hate, Alexis, Anvil Palace i Dio. Dalej nie będę czytał, to są po prostu moje ulubione zespoły. Z drugiej strony drzwi też takie coś mam, sobie kiedyś rysowałem i sobie wsadziłem drzwi, żeby ładnie moje drzwi wyglądały. Jak widzisz rok 2017 na twoim kanale? Trudno mi powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Zależy, jak się potoczy moje życie. Na pewno mam plany na grypę, co po mojemu, tutaj mam listę i mam na kolejny rok zaplanowany cały. Podobnie z Przejdźmy Razem. Do połowy roku mam praktycznie ponagrywane. No, planów jest dużo, a czy się jej uda zrealizować, to tylko zależy ode mnie i od mojego wolnego czasu. U nas nie uczy się języka polskiego. To nie zwalnia was z tego, że jeżeli używacie języka polskiego, to powinniście to robić poprawnie. No i to tyle pytań, czas przejść do podsumowań. Najpierw podsumujemy sobie miesiąc listopad, a później cały rok. Tak więc zaraz. No i dobrze, przez listopad przesłałem 16 filmów, liczba widzów na dziś to 4078, liczba wyświetleń na dziś to 1 424 324, liczba lajków na Facebooku to 540, a liczba osób w grupie gameplayerzy to 130. Przejdźmy najpierw do Google Analytics z miesiąca listopada, a następnie do podsumowania całego roku. No dobra, to tak więc jak mówiłem, najpierw podsumowanie listopada. Tyle minut, czyli 81 dni, 10 godzin oglądania, 21% mniej, ale chyba się troszkę rzadziej filmiki pojawiały, czy coś, nie jestem pewny, ale tak czy inaczej, nadróbcie to. 30 112 wyświetleń, o 10% mniej, tak samo, nadróbcie to, bo teraz wychodzi Big 25. Natomiast więcej ocen pozytywnych, za co wam bardzo, ale to bardzo dziękuję, 27% więcej. Komentarzy mniej, nieco. Z chęcią popiszę z wami, czekam na wasze komentarze. Więcej udostępnień o 120%. Jestem ciekaw, co szczerze powiedziawszy, co tu się pojawiło. Mniej filmów na playlistach, mniej subów. Dacie radę. Najpopularniejszy to Pixelmony, co ciekawe. Listopad, a te filmy mają kilka miesięcy już. Christmas Survival. Flytex. Cały czas Minecraft, patrzcie. World in a Jar. Jak in the World, dwa razy znów Pixelmon, Christmas Survival oraz Madagascar Survival. Słuchajcie, żaden odcinek z listopada nie przebił się na tę listę. Jak? Nie mam żadnego pojęcia. Ale dobra. Jedziemy tu. No, ładuj się. Proszę. Marny konkurs miał najwięcej ocen, jak widzicie. Trochę słaby odzew był na Terroristic Dawn Tajne Operacje, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, to zachęcam, bo według mnie całkiem fajny wyszedł. Miesięcznik, później Real War, później Helen Vietnam, pierwszy odcinek, tu się cieszę, że tak 10 łapek w górę było. Cieszę się też, że ciepło przyjeście Kajka i Kokosza. Też się z tego powodu cieszę i że Terroristic Dawn też był chętnie oglądany i że robicie mi aktywność i że działacie, chociaż przyznam się szczerze, że chciałbym więcej, nie ze względu na to, że o, będę miał więcej łapek, będę miał więcej hajsu, tylko po prostu chciałbym widzieć, że wam się podoba, że reagujecie jednak, że działacie. Tak to tutaj wygląda. I
przy okazji często mi piszecie właśnie, że o, dlaczego masz tak mało widzów, przecież powinieneś mieć tam ileś tam więcej, 10 czy 100 razy więcej. A to łapki między innymi również robią ten zasięg, tak więc dając łapkę pomagacie mi po prostu popromować się, że tak to ujmę. Tutaj widzicie jakieś zupełnie od czapy odcinki Call of Duty World at War, Wolfensteiny stare, Shift 2, Mortar 2, Call of Duty, GMP na Multi Madagascar Survival, stary miesięcznik, 5 lat YouTube'owania. W sumie ja to ostatnio oglądałem, ale nie dawałem łapki. Widzę, że ktoś tutaj naprawdę się wziął za oglądanie mojego kanału. No ładnie. Muszę powiedzieć, że jest nieźle. Dzięki za te wszystkie łapki pod tymi starymi filmami, bo... A tutaj troszkę się usunęło. Smuteczek. Dobra, playlisty. O coż tu chodziło? Crack in the World, Underground, Czarnobyl? Wow. Patriot Nation Under Fire, tak? Terrorist Table, Motor Zaczyny Merch. I Demarki. Się pojawiamy różnych tych. I Kajko i Kokosz widzę. A reszta to powiedzmy, że to są moje dodania. Chociaż jak tak mało jest to. Nawet luknę. Tutaj. Nie są usunięcia z list. Komentarze. Najwięcej będzie pod oczywiście miesięcznikiem, później marny konkurs. Komentujcie, naprawdę bardzo lubię z wami gadać w komentarzach. I cieszę się z każdego komentarza, bo jak mi przychodzi powiadomienie na maila, że jest jakaś aktywność na YouTubie, to albo ktoś mnie subnął i chciał się z tym YouTube ze mną podzielić, albo właśnie ktoś napisał komentarz i bardzo lubię odpisywać na komentarze, naprawdę. Wow! A kto to tak poudostępniał? Gry PC po mojemu? Serio? I tutaj jakieś pojedyncze rzeczy. Fakty, łomianki, inne łomianki, hardkorowy kwadrat. Ktoś to jeszcze pamięta w ogóle? D-Day Hell i retro gry po mojemu Medal of Honor. Nie jestem z tego odcinka zadowolony, w ogóle z tych retro gier po mojemu nie jestem za bardzo zadowolony. Ale no cóż, było. Nie mogę, nawet jeśli się tego wstydzę, to tego nie usunę, bo to jest moja praca. Tutaj była ta masa unsubów. Wow. A nie pamiętam tego, szczerze powiedziawszy. Film. Luknijmy sobie na film. Pixelmon najwięcej, później Wilczy Szaniec. Tak biednie. I dwa usunięte suby. Uuu, jakie zło. Dobra. Utrzymywanie uwagi odbiorców. To chyba było to. Pixelmon, rządzą i ogółem Minecraft rządzi, jak widzicie tutaj. Oprócz tego kolinka, co sam Minecraft. Na samym przodzie. Oh my god. No tu się już trochę zmienia. Dobra, do setki wam pokażę, jak to wygląda. Nie będę tutaj robił większych statystyk. Dane demograficzne. Coś tutaj. Coś po coś na coś. No, tak się rozkłada wiek tutaj. A... mężczyźni, kobiety, a na wykresie kołowym to chyba ładniej wyglądało. Albo i nie. Nie ma takiej sumy. Nie ma tej sumy, w ogóle usunęli chyba więcej danych. Średni procent obejrzenia mogę coś zobaczyć. Czy coś podziałało? Nie wiem. Nie wiem, kiedyś był podział tylko na mężczyznę i kobiety. O, taki wykresik, proszę, też ładnie. Miejsce odtwarzania. No, tutaj nigdy nic ciekawego się nie pojawia. Źródła wizyt. Też praktycznie bez zmian. O, powiadomienia, słuchajcie, od razu powiem. Powiadomienia to są takie bardzo fajne rzeczy, dzięki którym nie przegapicie nic. Ponieważ z tego co wiem, to YouTube tak zmienił ten algorytm, że nawet jeżeli bym publiknął dwa filmy dziennie, wiem, że mało miejsca na dysku, no. To pokażę wam w subach 1. Nie wiem jak, czy to jest prawda, czy nieprawda, u mnie jak na razie wszystko pokazuje w subach, ale słyszałem takie głosy, że nawet potrafi anulować subskrypcję. Tak więc kliknijcie taki dzwoneczek przy przycisku subskrybuj, tam jest taki fajny dzwoneczek i wtedy będziecie dostawać wszystkie powiadomienia, więc jeżeli tutaj widzę, że ktoś kliknął, tak więc bardzo dziękuję za ten dzwoneczek i dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich produkcjach, jakie się u mnie pojawią. Więc tutaj nie będzie fejka. Nie wiem co ten YouTube od Janie Pawła, jak to się teraz mówi. Ale no, bywa. No. No i to jest podsumowanie roku. To teraz... roku. Teraz będzie podsumowanie roku, a to było podsumowanie miesiąca. Idziemy do roku.
No dobra, no to jedziemy z podsumowaniem całego roku. Tyle mi czasu poświęciliście. 3 lata i 134 dni. Oh my god. 43% więcej wyświetleń, czyli 417 804. Dzięki wam wielkie za te wszystkie wyświetlenia. Średni czas oglądania to 4 minuty. Troszkę lepiej niż rok temu, ale może być jeszcze lepiej. Tyle ocen pozytywnych, tyle komentarzy, tyle udostępnień, tyle filmów na playlistach i tyle subów, powyżej 1000. Zaraz przejdziemy do szczegółów, ale co tu rządzi? Oczywiście Minecraft rządzi. I tylko Minecraft. Christmas Survival, Escape Troll, te dwa escape'y z lotą, które są strasznie popularne, Pixelmony, Madagascar Survival jeszcze się wybił. Dobra, no to jedźmy do ocen. Co tutaj najlepiej się klikało przez ten cały rok? Christmas Survival, co ciekawe. Później Live Need for Rush i Need for Speed Most Wanted, o czym już mówiłem tam w podsumowaniu wcześniej całego roku. Gry PC po mojemu. Cieszę się, że tak ciepło przyjęliście kolejne odcinki i że wam się one podobają, bo mi się też bardzo podobają. Bardzo lubię pisać scenariusze do nich i nagrywać te serie. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Też się cieszę, że się ten Colin tak klika, nie wiem. I nagrywając ten pierwszy odcinek Colin McRae Rally 2005, nie spodziewałem się, że on będzie taki popularny na moim kanale, naprawdę. Dobra, powiedzmy, że to są ostatnie rzeczy, bo rzeczywiście tam dużo łapek będzie później, ale nie chcę po prostu przynudzać, no. I tak już jest długi odcinek, więc nie chcę przedłużać. Filmy na playlistach. Wow. Patrioci, na ile playlist trafili? Teorie spisku, na ile? Patrioci znowu. D-Day Hell, Minecraft, D-Day Helle, Pixelmon, Call of Duty Ghosts, Bitwa o Wielką Wieś. No, jak widzicie, różne rzeczy się tutaj pojawiają na tych playlistach, tylko pokażę te właśnie takie wstępne. No tutaj już dalej nie będziemy szli. No różne rzeczy, od nowych odcinków do starych pokroju, nie wiem, czy coś tu znajdę takiego starszego. Call of Duty Black Ops 2 na przykład. Komentarze. Live'ów trochę porobiłem w tym roku, więc oczywiście live'y. Co ja będę pokazywał? No tutaj widzicie, gdzie były live'y. No, tak to wygląda. No oczywiście, nie będę pokazywał chyba komentarzy, bo to nie ma sensu. Udostępnienia. Terrorist Takedown. Tutaj strasznie dużo udostępnień, recenzja Terrorist Takedown, ale ona poszła świat. Marine Heavy Gunner, Wietnam. Nawet pierwszy odcinek. D-Day Hell, Minecraft, Wędrownik z King of Rock'n'Roll, Wędrownik z D-Day Hell znowu, rekonstrukcja i tam jakieś moje prywatne Janusze. Tak bardzo. Tutaj nie ma co, przechodzimy do utrzymywania uwagi odbiorców. Minecrafty jak zwykle wygrywają. Bezkonkurencyjnie, no tutaj mamy jeszcze Far Cry'a. Wyżej już niczego oprócz Minecrafta nie ma. I Kolinek, i Far Cry. A tak to nie warto, trzeba Minecrafta nagrywać. Chociaż mi się nie chce. Nie no, żartuję. Oczywiście tutaj, jak zwykle, wygrywa tym razem przedział 18-24 lata, z czego się w sumie cieszę, bo moi rówieśnicy mnie oglądają, tak więc pozdrawiam. Ale także tutaj jest bardzo ładny wynik, 25-34, a także no, później 35-44, a później 13-17. Całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę dzisiejszego YouTube'a, tak więc jestem wyjątkowy. Dzięki za te wszystkie wyświetlenia. YouTube Red, coś trafiło do YouTube Red. Say what? Miejsce odtwarzania. Tu nigdy nie było, nie ma nic ciekawego. Źródła wizyt. Tutaj też w sumie nic ciekawego, większość to proponowane filmy, z czego się bardzo cieszę, że YouTube próbuje promować moje filmy, co nie zmienia faktu, że i tak są słabo promowane, bo widzicie, jak tam widzowie przychodzą w porównaniu do innych, że YouTube promuje tak naprawdę tych najbardziej znanych, ale i tak proponowane filmy u mnie wygrywają, a dopiero inne. Reklama w YouTube! A se kliknę, zobaczę, czy to podziała. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Reklama YouTube to znaczy, że tego oto dnia były puszczane moje odcinki jako reklamy. Serio. No spoko, jak YouTube lubi tak nie promować, to nie mam pretensji. Tu się jak zwykle nic nie zmienia, no i to tyle. No dobra, no to czas przechodzić do zamknięcia, do endingu i czas się powoli żegnać. No i to tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego długiego odcineczka, mam nadzieję, że wam się podobało, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli czekacie na kolejny odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli macie jakieś pytania, propozycje, uwagi, cokolwiek, piszcie komentarze. Zaglądajcie do opisu po różne ciekawe linki, a my się widzimy w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że normalnie za miesiąc, że nie zrezygnuję tak jak teraz w grudniu, no wybaczcie, kolosy.
No i cóż, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie za ten rok, za te wszystkie suby, lajki, komentarze i ogółem wszystko. No i cóż, do zobaczenia na live'ach. Nara.